Czy to jest apel o rozmowę, o rzetelną rozmowę, o dalsze debaty dla Warszawy i warszawiaków? Ta jedna debata, która się odbyła po wielu tygodniach apeli z mojej strony, to za mało. To nie wystarczy. W ciągu godziny nie da się rzeczywiście omówić wszystkich najważniejszych spraw dla Warszawy i dla warszawiaków. Tych spraw jest więcej. Nie rozmawialiśmy właściwie zupełnie o kulturze, o służbie zdrowia. Nie rozmawialiśmy właściwie o edukacji, o pomysłach na tym, jak ta edukacja powinna wyglądać, jak zrobić, żeby było więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach w Warszawie. Nie rozmawialiśmy właściwie o komunikacji, to było rzeczywiście bardzo, bardzo krótko. Nie rozmawialiśmy, jak spowodować, że będzie więcej mieszkań komunalnych w Warszawie, albo jaką pomoc dać tym, którzy dzisiaj cierpią z powodu reprywatyzacji w Warszawie. Spraw do omówienia bardzo dużo. Moglibyśmy rzeczywiście pewnie codziennie się jeszcze spotykać i rozmawiać i mielibyśmy o czym rozmawiać, ale przynajmniej jeszcze jedna debata, w której byśmy mówili o tych sprawach, w których moglibyśmy porozmawiać, to rzeczywiście nie jest chyba zbyt wiele. Jeszcze tydzień do wyborów, te kilka dni, myślę, że pani prezydent znajdzie czas, tym bardziej, że dotychczas dzieliła czas prezydenta Warszawy również na inne etaty. Jest przecież wykładowcą akademickim, jest też politykiem, wiceprzewodniczącą partii rządzącej. Wczoraj spędziła niedzielę na spotkaniach ze swoimi partyjnymi kolegami na debacie, przepraszam, konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej. Może znajdzie godzinę na to, żeby porozmawiać o Warszawie i żeby warszawiacy mogli się tej debacie przysłuchiwać. Czuję się zwycięzcą. Pani prezydent jest urzędującym prezydentem miasta, jest od 8 lat, rządzi Warszawą i właściwie pokazała, że nie ma żadnej nowej wizji. No, te nowe pomysły, które formułowała, takie jak zlikwidacja miejsc parkingowych, czy zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w Śródmieściu i zwężanie ulic, żeby zniechęcić warszawiaków do poruszania się po centrum samochodami, no to są jakieś pomysły, które świadczą o zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Ja jestem przekonany, że będę lepszym prezydentem Warszawy niż Hanna Gronkiewicz-Waltz, że mam lepsze pomysły i lepszy program i powiem szczerze, po tej debacie sobotniej tylko utwierdziłem się w tym swoim przekonaniu. A myślę, że taka nieduża, ale jednak wyraźne zwycięstwo po mojej stronie. Obstawiam, że tak jak w pierwszej turze pani prezydent 47% głosów, a 53% przeciwko pani prezydent, które padło na innych 10 kandydatów, że te głosy, te 53% to będą głosy, które spowodują, że ja już od poniedziałku będę mógł się czuć jako prezydent Warszawy.